Dobry dzień dobry, 5:58 dokładnie na zegarach. Jesteśmy punktualni, program Wstaje Dzień. Ania Soporek, Adam Giza, dzień dobry. Dzień dobry, dzień treningu mentalnego. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Rano tak wstajemy, patrzymy w lustro i od razu wiemy, że tak jest. No pięknie to powiedziałeś, no, pięknie. Trenuję. Wiesz, ja bardziej z tych, którzy patrzą na kartkę z kalendarza. Dzisiaj już czwartek, także bliżej do weekendu. Z drugiej strony dzień pozytywnego myślenia, także ja się pozytywnie nastrajam i cały czas liczę, odliczam do tego słońca. Kiedy słońce pojawi się w pogodzie, bo na razie szaro, buro i ponuro, ale z drugiej strony jeszcze ciemno, bo słońce wstanie dopiero o 7:13, także trochę czasu jeszcze jest. Ma 4 albo 5 kg i żyje w granicach 6 lat. To duża wiewióra, kiedy chcemy go usystematyzować. Świstak amerykański, sympatyczny, ma taką minę mniej więcej jak my o poranku. Dziś ma wyjść z nory, jeżeli będzie cień, to zima jeszcze długa, wtedy świstak wraca do nory, a jeżeli zostanie, to do wiosny już blisko. Święto w Stanach Zjednoczonych obchodzone od 1840 roku, także trochę czasu jest i rzeczywiście ten świstak decyduje o pogodzie. Jestem ciekawa, co dzisiaj powie. Czy ta wiosna jest już na horyzoncie, czy jeszcze sroga zima przed nami? No zobaczymy, drodzy Państwo. 50/50, takie są szanse podobno sprawdzalności świstaka, więc z matematycznego punktu widzenia zero. Ale zabawa jest dobra, także pozdrawiamy wszystkich hodowców gryzoni przeróżnych. Dzisiaj świstak to ten gryzoń numer jeden. A o godzinie 6:15, drodzy Państwo, w studiu odwiedzi nas Rafał Zupkiewicz, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, bo dzisiaj mamy kolejny Światowy Dzień Mokradeł. No i znaczenie mokradeł dla ekosystemu lasu jest bardzo znaczące i ten temat poruszymy. No, gdyby nie mokradła, no to gatunki właśnie zagrożone zwierząt czy też roślin, no byłoby po prostu z tym źle, ale z ekosystemami też jest źle. Od 1970 roku, w skali światowej oczywiście, 35% mokradeł, no niestety się pomniejszyło, także no nie wygląda to dobrze, ale drodzy Państwo, no co możemy zrobić, aby tych mokradeł było chociaż więcej? No ten temat szalenie istotny poruszymy o 6:15. Matura z geografii widzę na piątkę co najmniej. No zgadza się. Żubr, bubr, łoś, ryjówka, zając, no różne zwierzęta jesteśmy w stanie wymienić. Państwo sami dopowiecie, co dalej było w tym porzekadle ze znanego filmu. Dalej nie kontynuuję, bo wczesna godzina, Kasia Ciepielewska od wczesnych godzin porannych. Szczęśliwie bez mokradeł w drodze do pracy, jak mniemam. Świstaka tak. Widziała? Nie widziałam. U nas świstaka na stanie nie mamy. Świstaka chwilę, ale byłam ja, zatem na serwis mogę Państwa zaprosić, Was również. No to dobrze, że już wyjrzałaś ze swojej newsowej nory. Bardzo proszę. No jest. Ania i Adam. Wszystko się zgadza, dokładnie tak. Przenosimy się do studia nie tylko my, ale także gości, bo mówiliśmy o tym, że w kalendarzu dzisiaj sporo takich dat osobliwych. O wszystkich pamiętać należy, bo to rozszerza horyzonty. A jak? A dzisiaj Światowy Dzień Mokradeł, drodzy Państwo. I właśnie na ten temat porozmawiamy. Z nami w studiu gość Rafał Zupkiewicz, Dyrekcja Generalna. I chyba tendencja niestety jest malejąca, jeśli chodzi o skalę światową. No to od 1970 roku te mokradła, 35% w skali światowej, uległo degradacji. Także to nie są dobre, optymistyczne dane. Rzeczywiście tak jest, dlatego ten dzisiejszy dzień, w którym o mokradłach przypominamy, jest jak najbardziej na miejscu. Pan redaktor powiedział o takich osobliwych datach i świętach. My chcielibyśmy, leśnicy, uważać ten dzień w roku za jeden z ważniejszych. Za... Kawka już u Państwa była, herbatka może? No właśnie, czy espresso, czy cappuccino, a może latte? Według naukowców podobno lepiej espresso bądź też mała czarna z rana niż cappuccino czy też latte. Taka to jest więcej kofeiny, jak jest więcej kofeiny, to jest więcej energii i wtedy można głośniej powiedzieć dzień dobry, prawa noga, ała, oj jak boli. Prawa noga za łóżko. Jakieś ćwiczenia wczoraj były, co? Tak, jakieś zakwasy? W tym wieku, jak boli, znaczy się żyjesz, idziesz do roboty. Tak to czytam. No i chyba dobrze czytasz, ale trzeba się rozgrzać chyba w ciągu dnia, bo to nie będzie dobry dzień, Adamie, nie dla wiem, ciebie, co widzę. Co pan redaktor ma na myśli, mówić rozgrzam o tej godzinie. Jakieś to... przysiady, pompki może? Ale to może w przerwie? Najpierw masa, potem rzeźba. Kasia Ciepielewska rozgrzana, jak nie mam, bo od godzin porannych dzisiaj w dobrym tak formie. Jest, tak nic jest. Nic nie boli, Adamie. Czy też coś boli, pani redaktor? Nie, nie boli, ale też, Adasiu, dzisiaj jest dzień pozytywnego myślenia, a? Zatem wiesz, no pomyśl, że to się rozchodzi, to nie jest jeszcze starość. No zdecydowanie nie, no gdzie? Patrzę w lustro, mówię sobie, jestem wiecznie młody. Tak jest, zupełnie nowiutki, Lodo, młodziutki jest serwis informacyjny, na który tak, zapraszam. Tak, czesny serwis. Tak jest. Ja na tropie świstaka fila, tak, kochani? Tak, to prawda, chociaż powiem ci, że jak tak szukali tej kapsułki, to przypomina mi się każdy mój poranek, kiedy szukam kluczyków do samochodu. I nie zawsze to się kończy takim happy endem jak w Australii, choć kluczyk większy od kapsułki.
ale ani razu się nie spóźniłeś. Nie. Więc wszystko dobrze się kończy, Adam. Kasiu, bardzo dziękujemy. Do bardzo zobaczenia dziękuję. O godzinie 7. A teraz, drodzy Państwo, porozmawiamy o Arktyce. Montaż dużej infrastruktury badawczej na Arktyce i naprawa już znajdującego się tam sprzętu. Taki jest cel międzynarodowego projektu Kryos, którego liderem jest Uniwersytet Śląski. A chodzi m.in. o badania zmian klimatycznych i szybkości pogorszania się stanu wód wszechoceanu tak zwanego. Przeprowadzone zostaną także przeróżne inne pomiary, jak wygląda w praktyce taka wirtualna, nie tylko, ale i praktyczna zabawa. Proszę spojrzeć.